go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. Gra Murdered, śledztwo zagrobu, zaczyna się po Hitchcockowsku, od zabójstwa głównego bohatera, Ronana O'Connora. A potem atmosfera będzie tylko gęstnić, bo oglądanie własnej śmierci i przejścia w inny stan bytowania na pewno do miłych nie należy. Niemniej przy nieżyciu trzyma na ziemi duszę Ronana niewyjaśniona sprawa własnej śmierci. Nasze pierwsze zadanie to analiza miejsca zbrodni, w której Ronan był ofiarą. Szybko odkrywamy, jakie ograniczenia wiążą się z byciem duchem. Jako niematerialny byt może przejść przez ścianę, choć nie każdą, ale już książki nie otworzy. Może też cały czas w marlowowskim stylu komentować, co się dzieje, bezpiecznie pozostając w zaświatach. Nie musicie się martwić. Gra w Polsce ukaże się w wersji z napisami, więc wszelkie językowe smaczki dacie radę poczuć. Man, you were one dumb son of a bitch. Sir? Hey, Baxter, hey! Hey, just get back to taking them statements. Come on. Yeah, I'm the stupid one. Rozgrywka nieco przypomina tę znaną z L.A. Noir. To znaczy analizujemy miejsce zbrodni, oglądamy martwe ciało, przeszukujemy okolicę i podsłuchujemy policję przepytującą świadków. Wskazówki dotyczące możliwych działań pojawiają się na ekranie wraz z sugestią, co można aktualnie zrobić. Kiedy Ronan skupi się na obserwacji konkretnego miejsca, może dostać dodatkowe wskazówki, które pojawiają się na ekranie. Otrzymujemy także informacje o nowych śladach, które przy okazji znaleźliśmy. Jako duch możemy opętać niczego nieświadomych ludzi i pozyskać dodatkowe informacje lub zmusić daną osobę do jakiegoś pożądanego przez nas działania. Dzięki tej mocy czytamy choćby co zapisał policjant w swoim notesie. Opętanie umożliwia również podsłuchanie rozmowy funkcjonariuszy. What a night, huh, Robinson? Yeah. Crazy. Ronan, unbelievable. Szybko odkryjemy, że Ronan to nie jedyny duch. Inne niematerialne byty niespecjalnie się jednak nim przejmują. Przynajmniej tak wydaje się na początku. Oh, it's just you. I knew I heard something. Choć spotyka on także mroczne istoty, które bywają dość niebezpieczne i raczej są nim zainteresowane. Rozwiązując kolejne detektywistyczne zagadki, gromadzimy punkty, za które możemy kupować nowe umiejętności. Im szybciej poradzimy sobie z danym zadaniem, tym lepiej. Wędrując po różnych miejscach, natrafiamy na nowe wskazówki, które musimy łączyć w większą całość. Gra pomaga nam w tym za sprawą różnych napisów pojawiających się na ekranie. Ronan potrafi także badać odczucia osób, które pozostawiły w danym miejscu po sobie swój astralny ślad. To oczywiście także okazja do pozyskania nowych danych. That girl is my only lead. I need to find her. A główny bohater, mówiąc do siebie, mówi także do nas, sugerując dalsze działania.
Premiera gry Murdered, śledztwo z zagrobu, planowana jest na czerwiec bieżącego roku na komputery PC i konsole PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One.